Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War wstąpienie, na start którego uwalniamy już drugiego z tych wielkich węży. Taką, powiedzmy, jedną wielką żywą patergię, tak jakby, jeśli chodzi o... o zasilanie w tej wieży tam na dole. No i oczywiście na start mamy już to gówno. To jest właśnie tam Antykora, który wam wspominałem. Chimera! Boże, nie, Antykora, to jest Antykora. Sam się, powiedzmy, dostarczył na... czy w sumie sam... tak czy jak one się same dostarczają na to miejsce. Chodzi mi o to, że ten wąż jakby dojechał bez nas. O to mi chodzi właśnie. Jesteśmy jeszcze w drodze do tego trzeciego węża, który powinniśmy też podlinkować, powiedzmy, pod tę wieżę. O, i tam było nas widać przez chwilę, my jesteśmy tam na dole, nie? O, właśnie w tym miejscu. No to let's go. O, dobra, tak a propos, skoro już mam 2000, to ulepszę sobie też piorun. No teraz spokojnie. Miałem z tym poczekać, nie? Ale... chcę mieć chociaż te specjalne ciosy. Mówię, z magią mogę sobie jeszcze poczekać, chociaż magia na piorunie jest zajebista. Zajebiście dobra na jakieś obszarówki. Czyli po prostu, obszarowy ten. To nie tak jak u Aresa, tylko to jest takie pierdolone, że ja pierdolę, nie? Tutaj nie lubię akurat tego, bo to jest takie dziwne. Zawsze z tego strasznie korzystam, bo to mi się po prostu nie przydaje. To się przydaje tylko i wyłącznie, żeby zdobyć tutaj trofeum za 1000 orbów, nie? O kurde, za 1000 orbów w jednym miejscu. To jest jedyna opcja, żeby korzystać. Dobrze. No, ono! Padła, bo aż się lekko ekran zatrząsł. Ale expa nie dostałem. Dobra. No co? Dobra, a propos expa, to akurat do mnie doleciał, ale wcisnę teraz nic. Dlaczego mi ten... dlaczego mi nie... nie użyło... nie użyło... po prostu dlaczego nie skoczył? Super, są to walki teraz. Właśnie a propos. O. Dobra, mało wydałem, więc wystarczy. Okej. Na glebę. Tak, nie było tego brzegu, też jest też przekokszony, mam wrażenie. Weźmy się do niej zapalenie. Jest praktycznie unieruchomienie. O, jeszcze porażona prądem. Nice. Stąd za to więcej tych. No ale niestety jeszcze zero popasek. Dobra. What? Ej, co jest? Co? Halo, mam loot! Ej, what the fuck? Co? Czemu mam loot używa mi? Co jest?
Okej, na ognie jest normalnie. Teraz dam lód. Dobra, moment. Okej, teraz jest normalnie. Dobra, nie wiem co to się odwaliło przed chwilą, nie w sensie czy obwaliłem piorunę mając lód wyekspikowany, ale... O, no nie! O! Dobra, trudno, nie mam walki do końca, ale bynajmniej chociaż nie spadłem tym razem jak idiota. Trudno się mówi. Dobra, ja poproszę... Nie, ja poproszę niebieskie orby. Sobie tutaj manę. Wpis w dzienniku poszukiwacza wyroczni. Przybyłem z ziem Faraona. Strasznie tu zimno. Jeśli wrócę do domu, nie spotkawszy się z nią, czeka mnie śmierć. Proszę, proszę. Ziomeczek aż z Egiptu przyszedł, żeby zobaczyć się z wyrocznią delficką. Ciekawe, co nie? Tylko patrzcie, on sobie idzie normalnie, jakoś tak po drodze, coś tam, a my... Nie, droga jest dla śmiertelników. My jako Kratos... Pół Bóg tak naprawdę, my sobie idziemy po prostu jak... Szef! O, super, akurat... Kolejna mana. Dobra, wiecie co? Błądzie! Aż się dźwięk nie wyłapi cały dźwięk. Dziękować. O, dobra, z tym to jeszcze poczekajmy. Ładnie, akurat jest muzyka. Na wyrwanie ogona. Okej, teraz. O i proszę, jesteśmy obok tego drugiego węża. Więc zyskujemy zarówno zdrowie, jak i manę. Cyk do węża. No i cyk. Uwalniamy go sobie. Ciekaw, kto je tutaj zakuł, nie? Te węże w sensie. I w sumie też po co? To trochę wygląda, jakby oni izolowali te wyrocznie. Wiecie, niby ma być dla wszystkich, ale w sumie to ma być tylko dla nas. Dobra, moment, nie mogę dać się zepchnąć. No, dawaj. Uff, dobra, nie zniszczymy, ale na szczęście atakami... Tam się ustawiłem, wystarczył już mi przeszedłem po prostu. Czyli dobrego. Ono tu. Jazda w tego. O! Ej, dwóch naraz chyba zrzuciłem, naj! A tak, te ma trójkę się nie mogę tak naraz zgadnąć. Nie ma blokowania, cwaniaku. O, dobra, ja zbijam się. O nie! Kurde, za bardzo się pośpieszyłem. Fuck me. Kurde, za szybko. Dobra, gdzie był zapis? To jest dobre pytanie. Okay, w tym miejscu na szczęście. Nara. Okej. Okay. Yeah. Dwa. Siema.
tam się, co tam się, jakiś przeciwnik zrespił, po czym postoimy sobie zdechnąć, okej. Okej, to tyle chyba. A, nie, wróć, jeszcze coś mamy. No, 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 tylko się atakiem nie wywindował z tym, nie? Przepraszam. Go. Okej. No, mamy to. Szkoda, że w tak debilny sposób zginąłem to dwa razy. Zaliczyło na szczęście. Wierząc. Spoko. O, piesek! Jak lubię psy normalnie, tak w grach nienawidzę i to już wielokrotnie powiedziałem. O, bynajmniej takich piesków, które są zwierzętami, nie? Czy przeciwnikami. Kolejne tego. Spania się. Czy on sam tam spadł? Okej, okay, dobra. Od razu przybijemy, bo to jest właśnie to, co mówię, że musimy się zapadać. Musimy cheatować szybko na górę. Mamy jeszcze po czym. Bardziej się nie udało. Tak, są bez armora, czy już mogę ich łapać. Au. No, okej, nie było rzutki, bo... Nie, wygląda tak... Sater wygląda jakby się nagle tak, wiecie... Jakby był? Po czym nagle jakby tak się wziął listem? Ładnie, jeszcze się udało. Na razie to my lecimy w tę stronę. I pyk! Dobra, trafiłem na szczęście. O, równo to tego formu, znajdź. Rzadki widok. Mieć okrągłą liczbę. O, i pięknie, idealnie na wężyka, jak sobie akurat... dojechał, czy tam dopełznął właśnie do tej wieży. A rozumiem, kolorystyka RGB to była nieprzypadkowa, nie? Że jeden jest czerwony, drugi jest zielony, a drugi jest niebieski. Totalna przypadkowość tych węży, nie? Ten traktor się nigdy nie nudzi. Dobra. To oczywiście analogicznie jak szliśmy z tego zielonego, tak idziemy teraz z tego, tylko teraz po prostu mamy... Nie dość, że drabina jest w... Znaczy, nie dość, że idziemy wyżej od razu, nie musimy się wspinać tak długo, to jeszcze idziemy z kompletem. Tutaj nic nie zdobędę, bo tutaj normalnie byłby kolejny dar, kolejny ten specjalny przedmiot do zgarnięcia. I tutaj byłby to, jak ja mówię, byłby to ten oto dar poszukiwacza wyroczni. Sowita zapłata, której żąda nowy opiekun wyroczni, prorok Castor. No i gdybym miał to aktywowane, to bym zdobywał 10 razy więcej czerwonych orbów. Czyli w praktyce włączyłbym to na samym początku gry i już bym się musiał to, już bym miał na samym początku gry tak naprawdę ostrzał ulepszony na maksimum. Bo bym zdobywał
Wiecie, jak to działa, nie? Zamiast 10 byłoby 100, zamiast 100 byłoby 1000, zamiast 100 orbów byłoby 10 tysięcy. W różnicy 1000, no, 1000 akurat orbów jeszcze nie miałem w skrzynce, no wiecie, jak to działa, nie? Momentalnie bym sobie po prostu ulepszał wszystko. Tylko jak w tym fan. Dlatego to jest zasady tylko na koniec. Znaczy może nie koniec gry, tylko po ukończeniu wszystkiego w grze, ale też jest to drobny minus, ponieważ właśnie jak się już grę ukończy, to można tylko na danym trybie, na którym się to odblokowało, można tego używać. Przez to, jak chce się ukończyć na najwyższym poziomie trudności, no to niestety nie można wykorzystywać tych przedmiotów, a to troszkę boli. I jeszcze mi wiem, co mówię. Bo próbowałem przejść na najwyższy poziom trudności tę grę i no, szło mi kiepawo. Ale przeszedłem. Moje dary zadowolą dziś wyrocznie. Wiem to! Nie! 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 Moje dary musi dostać wszystkie! To musi wystarczyć. Jakby tylko tyle ci wypadło, gościu. Nie wiem, co ci... Ale niestety kolega sobie długo nie pożyje. Pomocy! Błagam, niech mi ktoś pomoże! Oj, walka z Mantikorą nas teraz czeka. Znaczy, gdy ktoś myślał, że zmiana na lód pomoże, nie pomoże. To, że ona siepie ogniem, a my walimy w nią lodem, to tutaj nic. Rozbija blok, ale jest to kontrowanie. Serio? Właśnie? Też jest ja w powietrzu. Ale tego nie lubię w tym przeciwniku właśnie. To co chwilę by się wybijał w powietrze. Ale na szczęście było mi niedoskonał tym razem. Pięknie! Tak, to nie ten atak. Czy to w ogóle nie jest atak, to się wybijał w powietrze. To był atak teraz. Cwany nawet. Dobrze! Okej, dobra, zdążyłem się wychodzić. O, dobra. No i tak samo jak z Meduzą i z Krzysztofem Hejrem, tutaj też mamy ostatnią minigierkę. Dawaj, czepiamy, czepiamy. No i chodź tu, chodź. Ze skrzydełkiem możesz się pożegnać. Okej, okay, nie dojdą im ani bloku, ale to się nie są obrażę. Jest też te kontrowania. Okay, oczywiście on tylko zaczyna się wyżygać po prostu, bo dlaczego by nie? Nadal troszkę ognia, pomyślicie. Dobra, najpierw ona potem przed upasę, bo ona będzie ich trwał. Bo kurde, chciałem to skontrować właśnie, to jest ten moment. O! Dobra, padła. Na ciężko, na ciężko, na ciężko, na ciężko, na ciężko i... Unik!
do gleby. Jedziemy dalej, no co ty? Czego ty kurde oczekujesz, no? Pyk i adios! Cieszę tego przeciwnika, tylko dwa razy w ciągu całej gry można spotkać, nie? Bynajmniej jeśli chodzi o walkę tak po prostu, jako takiego minibossa. Bo jak mówię, nie przepadam z tym drogiem. A w online potrafi być naprawdę irytujący. Bo jeśli dobrze pamiętam, to on jest chyba finałowym bossem właśnie też w tej lokacji. W online. A żeby do niego dojść, to jeszcze kurwa. Się trochę jeszcze czeka. Odpowiednio mocno broni się, walczy solo, to da się to przejść, ale czasami brakuje czasu, żeby to dobrze zrobić. Ale jak się gra na przykład z kimś, no to no wiadomo, jest z pompy lepiej, no bo na przykład maksymalnie są 4 osoby do jednego koopa i nie wróć, w tym trybie są 2 osoby, no ale wiadomo, jak gramy we dwóch, no to jest od razu łatwiej, jakbyśmy grali tylko sami. Bo po pierwsze, jeśli ten drugi padnie, to możemy z tego podnieść i wrócić do walki, no a po drugie, no możemy... Można we dwóch mucić jednego wroga, który na tym solo sprawia więcej problemów. Jeśli jeden zwraca uwagę, to tylko muci, albo mucimy go jednocześnie. Nie ma co przejmować wtedy. Bardzo ładnie wysuwa się podes, przesuwa się cały. Nie wiem, czy ten budynek został się przesuwa do nas, czy tylko to jakaś część po prostu się wysuwa z niego tutaj, nie? To mnie naprawdę interesuje. A, czekaj, czegoś nie ma schowanego. Tak na powalce, może coś się pojawiło. Nie, nic za nic, dobra. No to idziemy sobie do środeczka. Mamy dopiero 25 minut, więc myślę, że nie warto teraz kończyć odcinka. Może przy jakimś dalszym zapisie. Okej. Okay. Drzwi się zamykają. Odcinając nam drogę powrotną, ale nam jest ona totalnie zbędna. A mamy kolejny zapis. O, jest maczuga, bardzo lubię. Poważnie, maczuga to jest moja ulubiona broń w tej części, nie? Głównie dlatego, że po prostu bije największe obrażenia. I największy stagger nakłada. Delficka świątynia. Okej. Okay. Tu mamy serwerka ustawionego dodatkowo. On jest naprawdę irytujący w tej części, nie? I właśnie wybicie się po... No nie wiem. Co robi ty mnie tak naprawdę? Nie wiem. Chodzi, wsiąka se w handel i wychodzi kurwa z jakiejś innej strony. Jak to działa? Nie mam kurwa pojęcia. Ale warto... na niego akurat używać pioruna, to wiadomo, skoro on wali żywiołem Thanosa, no to jak będziemy walili piorunem Zeusa, no to z bombę bijemy po prostu wiedzę, bo to jest taka bezpośrednia kontra na tym żywiołem. Bańkieta. A, jakim wyle to mi sięgło, w moje pytanie. Które? Wiesz co. Unik, trochę magii. To jak na złość ten, który miał tym oberwać, to oczywiście się od tego odsunie. A propos, nie? Dobra. Życia prawie nie mam, no. No ty śmieciu! Dobra, żryj! Ej, to mu coś zrobiło w ogóle?
odpalą, nie wierzę. Tam jest. Dobra. Chyba nie oberwałem. Kurwa, jak nie on, to te jebane psy! I kurwa, weź, walcz tu normalnie! Ja nie wiem, to są przeciwnicy, bo tutaj przeciwnicy tego nie da się tak dobrze wykorzystać z tego ataku owczami. Zostanę tylko za owczy, nie? No po co? Lód też tutaj jest, się nie przydaje totalnie. Tutaj po przebijaniu bloków, skoro on praktycznie w ogóle bloków nie używa. To jest po prostu jedna wielka tarcza. Budująca wszelakie obrażenia. No musiał, już prawie miałem nabity pasek. Dobra, troszkę ognia dla was. Kurde nie! O, dobra, akurat chyba zdjął tarczę, jak tutaj jak walnęło. Unik! Tak nie dało się. Wylepsza paska oczywiście momentalna. Okej, okay, mogę zablokować. Pytanie, czy mogę to skontrolować. Temu prosto w pys! Tego zabijamy. Na tyle mało życia, a on też. Oczywiście psów jest więcej, bo hej, why not? Niego tego małego. Dobra, mały, ten mały zostaje. Włączenie. Ten? Jeszcze nie. Dobra, ten jest wykończony. Ten też. Ten sobie nie, pani nie zrozumiały dla mnie sposób. Super, jako jak chciałem tylko wykorzystać z kontrami, no to oczywiście jest już zapisane, jak nie robię. Dobra, au. Szkoda gadać czasami. Ja to też muszę przetestować, czy mogę skontrować ten jego całą falą z tych trzech ryjów. Okej, okay, prawie 300, ładnie. W sumie na opartego mógłbym już tak naprawdę ulepszyć sobie zaś piorun. Wiecie co, chyba to zrobię. Nie mówiłem, lubię ten żywioł i warto go ulepszyć jako pierwszego, nie licząc oczywiście ognia. Bo ogień po prostu warto mieć, bo to jest najlepiej. Najszybciej odblokowujemy no wszystko, co jest z nim związane. I teraz będę miał problem, bo teraz nie będę miał 4000 na magię do pioruna, czy 5000 na ulepszenie ostrza. Jolo, zobaczymy. Co będzie najpierw, co się szybciej ogarnie. Dobra, tutaj. To pamiętam, że mogę zniszczyć, tak samo jak to. O właśnie, dzięki temu proszkowi. Czy tam pyłowi, czy chuj wie co to jest, ale nieważne. Apollon, zbawca delfów. Chwała Apollonowi za ujarzmienie potężnego pytona, który zagrażał wyroczni. To jest właśnie ten... ten mit, o którym wam wspominałem w poprzednim odcinku, że właśnie Apollo walczył z pytonem, który zagrażał wyroczni i go rozjebał. I to, te węże pewnie były nawiązaniem do tego właśnie mitu, tylko nie wiem dlaczego były trzy, a nie po prostu taki jakiś jeden większy. Ale...
To wiem, może się dowiemy prędzej czy później. Podkreślam, może, ale wątpię. No, to ja tak, to wejdziemy. No to wszystko jest takie mega, mega stare. I na przykład ściany można niszczyć. Tak samo jak możemy zniszczyć drzwi po drugiej stronie, które mają w sobie coś schowane. Tylko trzeba się śpieszyć, bo to niestety nie działa długo. Ale na szczęście zniszczenie tych drzwi to też nie jest jakieś mega problematyczne. Okej, no partego jeszcze myślę, żebym zdołał zniszczyć te drugie drzwi, no ale dobra, trudno. Notatka od proroka Castora. Według boskiej wizji wyroczni Aleti nie należy mącić świętej mgły. Wszelkie sprzeniewierzone wizje należy zgłosić prorokowi. Okej, okay. No i mamy już skrzynki. W jednej poszła gorgony, to lubię. Darmowe leczenie. No i cyk. No a w drugiej pewnie będzie kolejne piórko Feniksa. Dokładnie. W sumie nawet nie dziwota, że te piórka tak rzadko zdobywam, skoro piórka daje mi tylko jeden segment, a nie powiększenie paska. Jakby to było powiększenie paska, no to byłoby to o wiele lepsze. Po prostu miałby to sens, żeby znalazłem piórka część tego właśnie. Jedynce, Gadobora, albo w dwójce, czy nawet w trójce. Ale nie, po co? Mogę garnąć. Wydarzyło. Czy nie wydarzy się w sumie żadna walka ani nic. Dobra, i czy tu będzie safe, czy jeszcze nie? Jaka scena? Szybko, zanim nadejdzie pan. Daliśmy ci wszystko, czego potrzebowałeś, a mimo tego nas zawiodłeś. Posągi miały być już dawno ukończone. Mój panie, stawiasz przed nami bardzo trudne wyzwania. Moi bracia, oni bardzo potrzebują odpoczynku. Nikt nie udzielił ci tu głosu! A kto będzie następny? Troszkę brutalnie. Bo mi ten interfejs interfejs tam wkurzę, nie? Bo on nie powinien się podczas tej kosmiki pojawiać. Hej! Hej! Ty tam! Ty będziesz teraz odpowiedzialny za ukończenie posągów. Bardzo proszę. Miejmy nadzieję, że spiszesz się o niebo lepiej niż twój przyjaciel. Mamy dość waszego widoku. Aż robi nam się niedobrze. Niczego się nie nadają. No i nasz cel już jest wiadomy. Tutaj gdzie mamy zejść, żeby iść dalej. Ale to dopiero później. I kurde właśnie, czy był safe? Nie wiem. O dobra, teraz wiem, że faktycznie jest. No i dobra, mamy dwa przejścia. Tu mi sobie iść gra, więc tutaj oczywiście pójdę później. Szybko. Przejście. Tak, ok. Dobra, to jest to, czyli z drugiej strony jest sekret. No ale tym się już zajmiemy w kolejnym materiale, który myślę, że nagram w miarę szybko. Chociaż w sumie, jeśli dobrze pamiętam, to w walce, która tam następuje dalej, też jest zapis, więc też mogę na spokojnie jeszcze tego jednego dojść, żeby mi się zapisały zabrane te rzeczy. Dobra, tutaj będzie zapis? Chociaż nie pamiętam. Wait a minute. Czekaj. Dobra, teraz sam jestem. Kurde, jestem sam w kropce.
Nie pamiętam, gdzie był. Teraz nie pamiętam, gdzie był sekret, a gdzie było ten. Gdzie była fabuła? Kurde. No, no gra mi tutaj kamerą rzuciła, więc raczej mam iść tam. Dobra, zobaczmy. Te korytarze nie są takie same. Dobra, więc co? Nie. Nieważne, okej, dobra. Kończymy materiał. Ja sobie jeszcze zobaczę, gdzie się szło fabularnie, a gdzie nie. Czytaj, zobacz sobie u kogoś, żeby mieć pewność, że pójdę w dobrą stronę. No a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy dalej kontynuowali fabułę. Może mi się dziwnie to mówi, wiedząc, że tu nie ma poboczniaków, tylko jest sama fabuła, nie? Dobra, nieważne. Będziemy dalej kontynuowali naszą przeprawę Kratosa właśnie przez tą świątynię i być może nawet uda nam się odblokować po pierwsze nowy żywioł, czyli ten żywioł Hadesa, a po drugie może nawet uda nam się zawalczyć z tym Gostkiem, który tam właśnie jednego z tych robotników zabił, tego całego Castora, bo tak, to był właśnie prorok Castor. Czy w sumie dałoby się tego domyślić raczej, nie? Ale okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Cześć!